Mam wrażenie, że jeszcze paczki nie otwarliśmy, a lew już się do nas odwrócił plecami i ma focha. No, zobaczymy, czy my nie będziemy mieli na tego lwa focha, jak go zbudujemy. WTF, WTF, WTF! Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. MoMoWay! Dziwna nazwa, samej przyznacie dla klocków. Natomiast oglądając to opakowanie, nie zapominajmy, że można je kupić w Rossmanie. Nie zapominajmy też, że nie każdym. Bardzo często mi piszecie na przykład, że w nadmorskich Rossmanach widzieliście, czy w większych miastach. Ja natomiast w swoim na przykład małym olkuszu mam dwa Rossmany, w ani jednym tych klocuszków nie widziałem. Słyszałem plotki, jakoby to było klocki stricte kupowane od Chińczyków i przekładane do innych opakowań. Natomiast faktycznie może warto wejść na stronę MoMoWay i o tym się przekonać osobiście, a nie bazować tylko na waszych plotkach. Natomiast Soxo to nie jest tak, że oni chyba skarpetki dla Rossmana robią, a właśnie teraz sprowadzałem, nie wiem. Natomiast faktycznie ponownie może się wydawać, że mamy do czynienia ze stricte polskim produktem. MoMoWay, wszystkie napisy są właściwie po polsku, poza napisem oczywiście Way. Klocki, wszystko po polsku. Tu mamy gdzieś jeden malutki tekstik, był tylko po angielsku. The actual product may worry. Czemu jest dłużej? No tutaj ktoś, kto pracował przy klockach, chyba miał jedną pracę, no i widzimy efekt. Oczywiście mój nasz ulubiony tekst, że klocki mogą się różnić od tego, co zobaczymy na opakowaniu. No po prostu super. No jak ktoś tak sprzedaje swój produkt, to ja nie wiem. Oczywiście bym wolał napisać tak, niż tak nie pisać, żeby później było, że coś się faktycznie różni i później trzeba iść do sądu. Widzimy coś bardzo ciekawego. Dostajemy, pamiętacie, bo Momo nie jest pierwszy raz u mnie na kanale. Poprzednie klocki były takie kontrowersyjne. Niby dobre, ale jednak czuć było słabość z nich, dosłownie niby złe. Natomiast tam też dostaliśmy cały szablon naklejek. Do poprzedniej recenzji was odsyłam, myślę, że bardzo warto ją obejrzeć, bo to jest taka jakby dogrywka teraz, to co wam teraz pokazuję. Natomiast szablon oczek jest spoko, bo będziemy je mogli właściwie nakleić na cokolwiek chcemy. A pamiętajmy, że tutaj nikt się nie ciućkał, żeby nam wycinać odpowiednie oczka. Do wszystkich paczek jest rzucany szablon. Do wszystkich paczek też mocno, ale to mocno rzucana jest instrukcja, no bo patrzcie, no jak można? Tu też wystarczy mieć jedno zadanie w życiu, chociaż to jest ciężko, bo instrukcja jest trochę większe niż opakowanko. Jedno zadanie: otworzyć pudełko, wziąć instrukcję, włożyć całą, dopchać klockami tak, by się nic nie zrobiło, zakleić, moi drodzy. I ta instrukcja po prostu coś im się, jak widzimy, stało. No i to już na starcie jest coś, co nas, dla mnie przynajmniej osobiście, troszkę zraża do produktu. Sami przyznacie. No instrukcja stricte chińska, bym powiedział. Klocki, faktycznie 55 klocków, wygląda to w miarę okej. Wybaczcie, ja nie mam pojęcia, ile te klocki kosztowały. Głównie dlatego, że otrzymałem je w prezencie od Oliwiera z kanału Oliwier TV. A więc moi drodzy, Oliwier mi to przysłał, nie tylko to, oczywiście to pokazywałem, co mi to przysłał, w ogóle dużo paczek było, więc ostatnimi czasy, więc dużo prezentów, jeszcze urodzinowe i w ogóle. Jakościowo, gdy tak sobie merta majtam w tym kupie kloca, nie jest źle. Niestety mówię, znacznie gorzej jest zazwyczaj przy budowaniu, bo to właśnie jakość kloca tu jest czymś, o co się tak martwić nie do końca musimy. Tu są jakieś nadruki, KK, o spójrzcie, czemu K? W słowie MoMoWay nie ma ani jednego K. Czemu na studach jest więc literka K? Czy ktoś mi jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Mam nadzieję, że to nie będzie pierwsze słowo, albo najczęstsze słowo na K, jakie będę wymawiał przy budowie tego zestawu. Tu już nie ma tych literek, więc bardzo dziwna sprawa z tym K. Nigdzie indziej tych literek nie widzę. Więc zobaczymy, ale moi drodzy, mam nadzieję, że tego słowa nie będę często używał. Dobra, speed build. No i moi drodzy, mamy zbudowanego MoMoLwa.
I faktycznie na plus jednak może trzeba zaliczyć te oczka, bo fakt, możemy sobie wtedy wybrać dowolne, które chcemy, więc może miło je tutaj jednak zaakcentować, miło je docenić. Natomiast tak, już samo naklejenie oczek graniczy z jakimś absurdem. Pamiętacie, jak ostatnio mówiłem, że klocki trochę, naklejki mają identyczny wymiar jak klocki? No to tak jest i w przypadku też tutaj tych elementów i naprawdę graniczy z mega cudem. Tu, jak nie wiem, że mu tylko jedno oczko mi tak mało wyszło, drugie jakieś udało mi się nakleić, naklejeniem tych naklejek przez osobę, no na pewno dorosłą. A powiecie mi teraz, ale przecież to są klocki dla dzieci, po co osoba dorosła ma naklejać naklejki? Ponieważ, moi drodzy, moim prywatnym zdaniem te klocki do budowania się dla dzieci nie nadają. Ja tutaj, cóż, odciski już mi w miarę poschodziły z palców, ale jako osoba dorosła nieraz musiałem z całej siły coś dociskać, żeby nam się tutaj ładnie zbudowało, żeby się złączyło, a i tak nie do końca te klocki momentami, no właśnie, są tutaj ładnie połączone. Niektóre jakby się trzymają słabiej, inne się trzymają lepiej. Cała konstrukcja zresztą, no konstrukcyjnie mogłaby być lepsza, no bo przyznam się, że na przykład tu prosiłoby się o dwa klocki pojedyncze, jeden podwójny, a dostajemy dwa pojedyncze. Także no, niezbyt fajnie, bo to się wtedy mniej znacznie kupy trzyma. Jakby nie było to zupełnie pod tym kątem przemyślane, jakby to miało być co najwyżej zbudowane, stać na półce i tego nie dotykać. A jeżeli już kupujemy takie klocki, to raczej po to by się bawić, a nie po to by nam robiły za ozdobę na półce. No bo cóż, jako ozdoba na półce prezentują się, uważam, średnio. Więc moi drodzy, pierwszy duży minus, buduje się to absolutnie bez przyjemności, wręcz przeciwnie. Ja budowałem to, no niestety, z dość dużym zacięciem, w sensie tylko dlatego, że miałem zacięcie, to zbudowałem. Tak to chyba tym rzucił, po prostu nie buduje z tego przyjemnie, klocki wchodzą w siebie ciężko, inne wchodzą łatwo, ale też się lżej trzymają, gorzej. Naklejki są absurdalnie dopasowane w ogóle wręcz do rozmiaru klocka, na który mają być naklejone i nakleja je się po prostu ciężko. Wiele rozwiązań konstrukcyjnych nie jest to w ogóle przemyślanych, bo mówię, na przykład tu powinna być dwójka, gdzieś indziej coś innego, natomiast budowano to chyba z jak najmniejszych klocków. Jak widzimy tutaj, pomimo mocnego dociskania, tu dość duże szpary nam zostają. No nie jestem przekonany, moi drodzy, ale uważam, że Momo jednak dobrym klockiem nie jest. Oczywiście, jeżeli coś takiego by kosztowało tam 4-5 zł, powiedzmy, czy te maksymalnie 6, to jeszcze pal licho, okej, można komuś kupić, no bo Lego przecież za takie coś by sobie w miarach baga policzyło ponad dyszkę lekko, pewnie nawet może pod 20 zł, więc wiecie, ilość klocków ewentualnie w gazetce mogłaby wylądować. Natomiast, no powiedzmy, ja osobiście, jeżeli szukacie fajnej alternatywy, nawet nie wiem, chcecie całe miasto zbudować z innych klocków niż Lego, Momo osobiście bym odradził. O, kolejne rozwiązanie konstrukcyjne, Szczusia aż prosiło, żeby to jakoś lepiej było przymocowane, a tu wchodzi jeno tak. Klocki jakościowo są ok, gorzej się ze sobą łączą, to znaczy łączą się niektóre bardzo mocno, ale jest też bardzo ciężko je ze sobą ścisnąć, inne wchodzą bardzo łatwo i bardzo łatwo, że niestety odpadają. Konstrukcyjnie mogłoby być tu po prostu więcej dobrych zastosowań zastosowanych niż tak po prostu po łebkach zrobionych, byle tylko, bo żeby jakoś to wyglądało, bo szybko trzeba robić zdjęcia reklamowe. Proszę, kolejny przykład, tylko na jednym studiu jest tutaj to zaczepione, przez co nam też troszkę lata, jeżeli się uprzemy, i takich rozwiązań jest tutaj pełno. I poprzedni zestaw mam wrażenie, że był ciut lepszy, jakkolwiek walczył o to dobre miano, by być dobrym klockiem. Tutaj myślę, że jednak niczego takiego już nie do końca mamy. Znaczy, jakoś klocka jest dobra, ale już jako sama zabawka niekoniecznie się to sprawdza. Moi drodzy, ja więc Momo raczej bym odradzał, jeżeli szukacie dobrej alternatywy, co nie znaczy, że są klockiem złym. Niestety są takim klockiem właśnie raczej na 5, 6, na 10 bym powiedział, więc no ja osobiście czerpania z zabawy tym bym nie miał. Jakbym dostał na wakacjach, zostawił na wakacjach, nawet bym się nie popłakał z tego powodu, nawet bym nie pisnął z tego powodu, po prostu w domu bym się tym nie bawił. Jednak są cały czas lepsze alternatywy. I nie sposób tu powiedzieć, że ktoś się faktycznie stał i nawet może te oczka są specjalnie wszystkie dołączone, chociaż bardziej przypuszczam, że to jest jednak lenistwo. No ale jak wiecie, staraniami to są, wiecie, no, małe kanały na YouTubie wybrukowane po prostu. Mało, ale rozwijające się. Ja cały czas się też rozwijam, więc będę wam bardzo wdzięczny za subskrypcję. Będę wam też bardzo wdzięczny, byście odwiedzili tych, co paczki mi wysyłają, czyli w tym przypadku Oliwiera. Link macie oczywiście w opisie do kolegi. No i cóż, Momo chyba już u mnie nie zawita, chyba że fakt w jakichś fenomenalnych cenach, ale bardziej te duże miastowe, bo one się faktycznie jeszcze do czegoś nadają, w sensie wyglądowo, bardziej niż taki lewek czy coś. Zobaczymy, moi drodzy, jak będzie. Może się pokuszę, może przy drugiej fali, a może za jakiś czas po prostu przy drugiej fali, by zobaczyć, czy jakoś się poprawiła, bo przecież cały czas też badamy to mi jakoś na przestrzeni lat, szczególnie przy stałych seriach. Ja w ogóle muszę zbadać bardziej ten temat Momo i zobaczymy, co to w ogóle się tam kryje. Dzięki, że byliście. Bye!